Witam wszystkich. Mam tutaj fotele z Alcantary. Jak widać, trochę już zmechacone. No i spróbuję coś z tym zrobić. Tak swoją drogą, kiedyś je prałem odkurzaczem piorącym i czymś takim. Pianka Sonax. Tu nawet jest gdzieś napisane, że rekomendowana do Alcantary. Do ręcznego prania może się nadaje, ale jeżeli naprawdę chcemy wyprać te fotele, to polecam jednak odkurzacz piorący. No i tam jakiś proszek do tego odkurzacza, natomiast ta pianka jest w zasadzie niepotrzebna do niczego. Natomiast do takiego ręcznego przetarcia może faktycznie się nadaje. Dobra, no to tak. To spróbuję na dwa sposoby. Zwykłą maszynką ręczną. I mam też coś takiego. Jest to golarka do ubrań. Podejrzewam, że to daje lepsze rezultaty. No ale spróbujmy. Takie zmechacenia typowe dla wieloletnich foteli. Szczotka z twardym włosiem, żeby podnieść włosy. Już widać zakurzona. Brałem je kilka miesięcy temu. No coś tam ta golarka zbiera. Ale gdybym miał tak ogolić całe fotele, to pewnie by mi zajęło cały dzień. No cóż. Faktycznie coś tam zgoliło, skróciło te włosy zmechacone. Nie jest jeszcze jakoś specjalnie idealnie, znaczy nie wygląda jak fabrycznie, ale przynajmniej są skrócone, więc może gdyby w każdym kierunku troszkę pogolić. Jakiś efekt na pewno jest, więc myślę, że jeżeli nie mamy golarki do ubrań, to jak najbardziej można próbować taką ręczną. Ale spróbujmy jeszcze tym. Widać, że efekt jakiś też jest, znaczy coś tam zebrało. Faktycznie nie jest już takie mocno zmechacone. No nie da się ukryć, że tam jest przynajmniej 10 razy szybciej. No wygląda całkiem nieźle. Jeszcze są jakieś kłaczki tu i tam. Ogólnie spoko. Także wnioski, jeżeli mamy taką golarkę, jak najbardziej można. Ale jeżeli nie mamy, no to taką golarką zwykłą, ręczną też coś można zwojować. Może zajmie nam to dużo więcej czasu, ale efekt jakiś będzie. Chyba tyle. Pozdrawiam.